Huawei Watch GT 2 Pro to lepsza i doskonalsza wersja popularnego zegarka tego producenta. Huawei wziął stylistykę dwójki, a przy tym nadał całości pełnoprawnego statusu premium, co oznacza, że nie jest to już taki typowy gadżecik, a pełnoprawna część naszego ubioru. Sprawdźmy zatem, co potrafi. Zacznijmy może jednak od klasycznego unboxingu, bo już samo opakowanie świadczy o profesjonalnym podejściu do tego urządzenia. Pudełko elegancko wyciągamy od góry, po czym naszym oczom ukazuje się błyszcząca szklana tarcza Watch GT 2 Pro. W pudełku znajdziemy jeszcze ładowarkę i kabel USB oraz komplet instrukcji. Samo parowanie zegarka jest banalnie proste. Po włączeniu go instalujemy aplikację Zdrowie albo uruchamiamy ją na telefonie Huawei, odpalamy Bluetooth i dodajemy urządzenie. Wszystko potrwa dosłownie chwilę i lada moment będziecie mogli cieszyć się pełnią możliwości tego sprzętu. Pogadajmy jeszcze chwilę o tym, jak ten zegarek wygląda. Otóż już po pierwszym założeniu czuć, że nie jest to byle gadżecik, a zegarek pełną gębą. I nawet gdybyśmy włożyli do środka klasyczny mechanizm, to też spokojnie by się wybronił. Watch GT 2 Pro zbudowano bowiem z najwyższej jakości materiałów. Koperta jest wykonana z tytanu, tarczę zegarka natomiast ze szkła szafirowego, co sprawia, że taka kombinacja jest odporna na jakiekolwiek zarysowania. Spód zegarka z kolei jest ceramiczny, co również dodaje mu estetyki premium, ale przede wszystkim funkcjonalności. Watch GT 2 Pro ładujemy teraz bowiem indukcyjnie. Ładowarka dodawana do zestawu wygodnie się przyczepia, ale oczywiście zegarek możecie też położyć na smartfonie Huawei obsługującym funkcję ładowania zwrotnego, takim jak P40 Pro czy Mate 30 Pro i naładować go w ten sposób. Pogadajmy teraz o możliwości zegarka. W przypadku podręcznego urządzenia najistotniejsza będzie bateria i potwierdzimy, że możecie spać spokojnie. Watch GT 2 Pro może działać do 2 tygodni na jednym ładowaniu, co jest absolutnie fantastycznym wynikiem, jeśli porównamy go do konkurencyjnych zegarków. Oczywiście, jeśli włączycie tryb zawsze na ekranie, który będzie wyświetlał godzinę przez cały czas, ten czas ulegnie znacznemu skróceniu, ale wciąż będzie w stanie przytrzymać go na chodzie przez około tydzień. No właśnie, smartwatche nie zawsze umożliwiają zmianę paska, a w przypadku akurat tego modelu macie naprawdę spory wybór. No i tarcze. Przytrzymując palec, możecie szybko zmienić na nową. W przypadku tych bardziej rozbudowanych, możecie zmieniać też wyświetlane dodatkowe informacje, na przykład o tętnie czy pogodzie. Jeszcze inne tarcze wybieracie do trybu zawsze na ekranie, a jeśli się nimi znudzicie, włączycie aplikację Zdrowie, gdzie tych tarcz jest po prostu zatrzęsienie. Od typowych, klasycznych, przez chociażby tą z psem z mema w płonącym mieszkaniu. Pora na możliwości zegarka. Watch GT zawsze skupiał się na możliwościach sportowych i nie inaczej jest tym razem. Bardzo fajnie sprawdza się wykrywanie treningu. Jeśli przez dłuższy czas spacerujecie lub biegniecie, GT 2 Pro zapyta, czy chcecie uruchomić tryb treningowy. A tych jest cała masa, aż ciężko je zliczyć. Z najciekawszych warto wymienić chociażby grę w golfa, która zapewne mierzy siłę zamachnięcia, czy taekwondo. O treningu siłowym, ergometrze czy jeździe na rowerze nie trzeba nawet wspominać. W przypadku jazdy na rowerze przyda się wbudowany GPS, który zapisuje naszą trasę i pokazuje później w aplikacji Zdrowie jej dokładny przebieg. Robi to całkiem dokładnie, pokazując też chociażby nasze pauzy. Nie można zapomnieć też o badaniu jakości naszego snu i choć osobiście nie śpię z zegarkiem, bo jest mi niewygodnie, to kiedy raz przysnąłem na kanapie, Watch GT 2 Pro od razu to wyłapał i dokładnie pokazał godzinę zakończenia drzemki. Jest więc nieźle, ale nie brakuje też dość popularnych w smartwatchach funkcji stricte zdrowotnych. Rzuciła mi się funkcja badania utlenienia krwi, która w ostatnim czasie staje się dość głośna. Jeśli czujemy się gorzej, warto ją sprawdzić, bo może pomóc nam zapobiec poważniejszym schorzeniom. Huawei Watch GT 2 Pro ma więc dużo funkcji sportowych i zdrowotnych, bo jest ich aż 100. No ale oczywiście nie każdy jest sportowcem i nie każdy ich potrzebuje. Na szczęście zegarek broni się również w typowo codziennych funkcjach. Smartwatch, jak to smartwatch, ma przede wszystkim wspierać smartfona. Możemy więc na nim chociażby odbierać powiadomienia. Przykładowo, telefon leży w kuchni, a Wy poszliście pod prysznic i akurat zapomnieliście zdjąć zegarka. Raz, że to nie problem, bo jest wodoszczelny, a dwa, dostaniecie powiadomienie również w łazience.
Nic nie stoi też na przeszkodzie, by na Watch GT 2 Pro wgrać swoje ulubione MP3, podłączyć słuchawki Bluetooth i słuchać muzyki bez potrzeby korzystania z telefonu. Z kolei, jeśli telefon macie gdzieś w torbie, a chcecie zmienić grany utwór na Spotify, możecie to zrobić z poziomu zegarka. No i sam smartwatch ma głośnik, więc w razie potrzeby i na nim posłuchacie muzyki, ale bardziej przydaje się on do prowadzenia rozmów. Zgadza się, jeśli ktoś do Was dzwoni, rozmowę możecie odebrać na zegarku i rozmawiać jak na prawdziwego Power Rangersa przystało. W ogólnym rozrachunku Huawei Watch GT 2 Pro ma ambicje zastąpić klasyczne zegarki i to już nie tylko jeśli chodzi o wygląd czy wykonanie, ale także o funkcję, no bo mówmy się, 14 dni na jednym ładowaniu jest naprawdę uwalniające, ale też nie możecie narzekać na złą wydajność czy na zamulanie, o to możecie być spokojni. A zatem jeśli szukacie zegarka dla siebie, to chyba możecie się nim zainteresować.